Cześć. W tym materiale pokażę Wam, jak zrobiłem tę lampkę wzorowaną na grze Minecraft. Ale przedtem zobaczcie, jak jest wykonana i jak ona świeci. Swoją pracę zacząłem od projektowania modelu lampki. Wyszukałem w necie jak wygląda blok w Minecraft. Na przebitce właśnie widzicie blok rudy złota. Jest ona kwadratem o wymiarach 16x16 pikseli. Kiedyś kupiłem sklejkę o grubości 6 mm o rozmiarze kartki A4, więc chciałem ją do tego projektu wykorzystać. To narzuciło mi wymiary lampki 21x21 cm. Dlaczego 21 cm? Bo kartka A4 ma wymiary 21 na 29,7 cm. Więc jeden bok mamy gotowy, a z drugiego odcinamy tylko 8,7 cm i mamy już gotowy wymiar. Wracając do samej lampki. Skoro blok w Minecrafcie ma 16 na 16, musiałem go przeskalować na 21 na 21. Podzieliłem 21 przez 16 i otrzymałem 1,3125 cm. Ten wymiar 1,3125 to wymiar jednego piksela. Ogólnie to zaokrągliłem do 1,3 cm i naniosłem wymiary na sklejkę. Każda kolejna linia to 1,3 cm. Na końcu zostaje 28, więc tymi 2 mm się nie przejmujemy. Gdy mamy naniesione wymiary piksela, można zaznaczyć miejsca, które należy wyciąć. Macie je teraz na przebitce. Ja niestety nie zwróciłem na to uwagi i wyciąłem otwory w odbiciu lustrzanym, także jeżeli będziecie chcieli zrobić sobie taką lampkę zgodnie z tym filmem, no to będziecie musieli po prostu o tym pamiętać. Po zaznaczeniu miejsc, w których powinny być otwory, nawiercam dziury tak, aby mógł przełożyć brzeszcz od odpiju włosowej. Po wycięciu, jak widzicie, zewnętrzna strona jest ok, a wewnętrzna jest trochę poszarpana. Nic nie szkodzi, bo wewnętrzną stronę i tak będziemy zaklejać, ale o tym za chwilę. Pył po cięciu piłą włosową warto jest zostawić i przesiać go od drzask i drobnych kawałków. A dlaczego? Powiem o tym później. Wszystkie krawędzie zeszlifowałem małym pilnikiem, tak aby krawędzie nie były poszarpane. Tak wyciętych kawałków potrzebujemy 3 sztuki. Teraz szykujemy dwa arkusze sklejki, podobnie jak poprzednio, z tym, że wymiary będą 21 na 216 cm. Dlaczego 21 i 6? Zobaczcie. Mamy gotowe te trzy elementy. I teraz przychodzą ściany boczne lampki. Gdybyśmy wycięli kwadrat 21 na 21 cm, to mielibyśmy dziurę na dole. Dlatego właśnie dodajemy te 6 mm. Dzięki temu mamy całą ładną bryłę bez żadnych dziur. Zwróć uwagę, gdzie jest góra, a gdzie dół. Górna krawędź ma dwa małe wycięcia. Po wycięciu otworów w dwóch kolejnych arkuszach mamy łącznie 5 sztuk sklejki i możemy przystąpić do klejenia. Jako, że nie mam żadnych ścisków stolarskich ani innych gadżetów, posłużyłem się kątem prostym w złożonej, gotowej szafce. W róg szafki kładę arkusz papieru tak, aby klejone elementy nie przywarły do szafki, tylko właśnie do papieru. Kładę kwadrat 21x21 cm z stroną bardziej poszarpaną do wewnątrz. Żeby nic mi nie uciekało, całość obciążyłem ciężarkami i czekam parę minut, aż klej zwiąże. Po tym czasie szykuję drugi kwadrat 21x21 i przyklejam go tak samo jak pierwszy. Po związaniu kleju czas na kwadraty 21x21,6 cm. Kleimy tak samo jak poprzednie, poszarpaną stroną do wewnątrz. Po związaniu kleju czas na ostatni kwadrat 21x21,6 cm. Postępujemy tak samo jak poprzednio. Gdy klej dobrze wyschnie można dłubać dalej. Gdzie nie przykleił się papier więc zrywam go nożykiem do tapet. I teraz przyda nam się ten pył po cięciu. Mieszamy go z klejem do drewna i powstaje nam wypełniacz ubytków. Ja urobiłem go na konsystencję hałwy, aczkolwiek mógłby być trochę rzadszy. Wypełniam wszystkie ubytki i czekam do związania całości. Po związaniu kleju przystąpiłem do szlifowania całości. Na początku papierem ściernym, a później szlifierką oscylacyjną. Do wycięcia został spód naszej lampki. Ze sklejki wycinam fragment o wymiarach 29 cm na 19,7 cm. Wycinamy i wyznaczamy środek. Do swojego projektu wykorzystałem oprawkę ceramiczną z otworami, dzięki którym będę mógł na sztywno przykręcić ją do sklejki. Oprawka ma gwint E27. Nie miałem małych śrub, więc musiałem zdobyć się na sposób. Jak widzicie, śruby na spokojnie przeszłyby przez cienką sklejkę. Dlatego podłożyłem dwie metalowe podkładki i mam pewność, że śruby nie wyjdą na zewnątrz. Następnie przygotowałem sobie kabel z wtyczką. Wziąłem jakiś losowy dwużyłowy kabel z warsztatu. Odciąłem końcówkę, rozciąłem ostrożnie otulinę i zostawiłem jakieś 10 cm kabli. Wam proponuję, żebyście zostawili około 13 do 15 cm kabla. Po zlutowaniu końcówek kabla przystąpiłem do wiercenia otworów na włącznik i na sam kabel. W warsztacie miałem jakiś włącznik kołyskowy o średnicy 20 mm, więc taki też otwór wywierciłem. Najpierw nawierciłem otwór zwykłym wiertłem 5 mm, a potem powiększyłem otwór tak zwanym wiertłem stopniowym aż do średnicy 20 mm. Następnie zmierzyłem średnicę kabla i wywierciłem otwór 5 mm, przetykając przez niego kabel. Kolejnym krokiem było przylutowanie kabelka do włącznika. Wciągnąłem izolację z kabla. Zalutowałem jego końcówkę, a potem przylutowałem kabelek do nogi włącznika. Następnie z odciętego kawałka kabla zdjąłem około pół centymetra otuliny, zlutowałem końcówkę i przylutowałem jeden koniec do włącznika. Po tym etapie przykręciłem przewód do oprawki i sprawdziłem, czy wszystko śmiga. Było git, więc został mi przedostatni etap. Ze zwykłych kartek papieru wydziałem 5 sztuk o wymiarach 19,5 na 20,5 cm. Przykleiłem je wewnątrz lampki na zwykły klej biurowy. Przykręciłem kable do oprawki. Wstępnie przykręciłem oprawę do sklejki, zamontowałem żarówkę i przystąpiłem do montażu magnesów meblowych. Wyznaczyłem mniej więcej środek spodu lampki i przykleiłem magnes meblowy na kropelkę. Na tym etapie ważne było to, aby magnes miał przewartą tę blaszkę. Potem przyłożyłem sklejkę i dopchnąłem magnes do ścianki tak, aby mieć pewność, że wszystko będzie na swoim miejscu. Odczekałem parę chwil, aby klej ściągnął, i zrobiłem identycznie z drugim magnesem. Na końcu podczas składania byłem zdziwiony, bo nie mogłem dać całości na miejsce spodu lampki. Rzekomo kabelki były za krótkie. Zdemontowałem wszystko. Zamocowałem poprawnie kable do oprawki, czyli wycięciem w stronę włącznika, i przykleiłem kropelką blaszki do bocznych ścianek lampki. Na koniec wszystko złożyłem w całość. Sprawdziłem, czy nie wypada dolna część lampki, no i gitara. Tytułem zakończenia: co mógłbym zmienić w tej lampce? Przede wszystkim papier mógłbym zmienić na mleczną pleksę, no ale podbiłoby to koszty zrobienia takiej lampki. Dwa, zmieniłbym żarówkę na żarówkę Wi-Fi, dzięki czemu mógłbym sterować tą lampką z poziomu telefonu. I trzecie, chociaż nie jest to konieczne, wyciąłbym tutaj otwory, które ułatwiłyby zdjęcie dolnego dekla, chociaż, jak widzicie, nie jest to żaden problem w tym momencie. No, to chyba na tyle. Do zobaczenia.